Rodacy, lecąc do Smoleńska, zginęli. Chcieli uczcić Erikę wymordowaną w 1940 roku w Centaurze. Nie dano im było dotrzeć do celu. 3 kwietnia 2017 roku w telewizji Republika Andrzej Melak powiedział: dziś mija 77 lat od rozpoczęcia przez Rosjan mordów na polskich oficerach. Zbrodnia katyńska, która dotknęła Polskę w 1940 roku, spowodowała, że Rosjanie zamordowali bez sądu, bez procesu ponad 55% kadry oficerskiej II Rzeczypospolitej. Tam było około 700 pilotów, kilkuset prokuratorów, sędziów, wierchuszka wywiadu, policji, żandarmerii, leśników, wielu innych zawodów potrzebnych w Polsce okupowanej przez Rosjan i Niemców. Tych, których zamordowano, brak odczuwany do dnia dzisiejszego. Nie byłoby tak łatwo Niemcom i Rosjanom skumulić polski naród, gdyby byli tutaj ci, których wymordowano w Katyniu i podczas niemieckiej akcji Adolf. To bliźniacze policji i KGB, i Gestapo, zrealizowały zbrodniczo punkty w planie, by Polska nie mogła się odrodzić. Cudem odrodziliśmy się, i gdy okazało się, że ta zbrodnia jest wciąż nieukarana, cisza trwa na całym świecie, wtedy Polacy jak co roku chcieli pojechać do Smoleńska, Katynia, by tam na grobach polskich bohaterów wykrzyczeć światu polską krzywdę. Nie było im dane tam wygłosić przemówienia. Po raz 10 będziemy wspominać nazwiska naszych kolegów 10 kwietnia 2010 roku rodaków. Ze względu na sytuację epidemiczną jest to bardzo symboliczna tylko reprezentacja tutaj nas, Krakowian. I już jest godzina 8:31, gdzie na całym świecie Polacy oddają hołd w apelu pamięci naszym rodakom. Zaczniemy od hymnu Polski, następnie odczytamy nazwiska naszych 96 poległych Polaków. W modlitwie za nich, za Elitę, która zginęła w 1940 roku, rozstrzygnął to za naprawdę i za naszą ojczyznę. A po pamięci poprowadzi pan Józef Wieczorek, odczytane z wysoka wszystkich naszych bliskich, którzy zginęli 10 lat temu, lecąc do Smoleńska. Zaczniemy od chyba. Jeszcze Polska nie zginęła, a kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc zjeba, szabla odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jeden pamiętaj. Proszę o odczytanie nazwisk
96 rodaków pana Józefa Wiczorska. Podległy posłom leckiem 10 kwietnia 2010 roku. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Prezes IPN, profesor Janusz Krytyka. Prezes NBP, Sławomir Skrzypek. Oficjalna delegacja. Krystyna Bochenek, Mariusz Hanzlik, Mariusz Kazana, Stanisław Komorowski, Andrzej Kremer, Tomasz Merta, Maciej Płażyński, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Paweł Wypy. Przedstawiciele Parlamentu RP. Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Janina Kotlińska, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz. Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Stanisław Zajac. Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP. Generał pilot Andrzej Błaszczyk. Generał broni Tadeusz Buch. Swoją obronę czekamy się w święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racznie bardzo się potrzeba nasz lot wszelaki ze przybytecz na zawsze wybawić Panu chwałę najwięcej. Dziękuję pod tronu proszym, zalanowcy skończ ty te wrzawy. O czas mów nie zadane proszę, gdy prezydent idzie na wawę. Jakieś cienie mundury krwawe, ci w Katyniu z dołów powstali, z prezydentem idą. Spokojnych i dobrych świąt. Zdrowia. Ja przepraszam za fałszywą. Ale to jest...